Hej, z tej strony Kioton. Będzie recenzja zestawowego Star Wars 75153 AT-ST Walker. Przywykł 814 lat, sztabowiec cienia, pełen zestaw AT-ST Driver, Rebel Trapper, Boss Malubus. Jest to wersja AT-ST z Water 1. Widzimy cały zestaw, informacje, logo Disneya, potwierdzenie numeru 75153. ETS Walker, Rebel Trapper, Bassmaster. Wyciągnięcie informacje. Myślę, że i w tył wszystkie funkcje. Możliwość chodzenia, podnoszenie, zamknięcie, kokpit, strzelanie. Myślę, że mamy pudełko już za sobą. Teraz czas na instrukcję. Dzień, instrukcja, chyba największy format z możliwych. Potwierdzenie numeru 75153, Lego Star Wars, sztuma odcienia, Lego Disneya, Lego.com. Widzimy, jak budować. Podział na, w tych większych jest podział na różne elementy, co uważam za dobrze, bo robię myk, bo można toreczkami budować. I pełna instrukcja. Przeczytajmy figurki z tego połacza. Tu widzimy, popatrzmy, przepraszam, przeczytajmy. Popatrzmy na figurki z tego półrocza. Wszystkie możliwe. Zestawy czołg, AT-ST, TIE-10, TSS Wing i pełen kromika. Lego The Force, U-Force, Lego Star Wars Force. Zestaw wszystkich części. I Win, robocik mówi, że skończyliśmy. Teraz czas na AT-ST. Widzimy, jaki to jest kolos. Zacznijmy od tego, że można chodzić. Nie wiem, czy widać ten ruch. Lepiej nie jestem w stanie zobrazować tego. Tak. Czyli nogi się ruszają. Kabina się porusza. Osłony od głowy włas wygląda tak, z przodu tak. Działka. Tu są takie te strzały z zapłacnięciem, one wystrzeliwują. Widzieliśmy, strzela. Rusza się obkręcane włas od tyłu. Od tyłu widać dać tak, jak powinno być w AT-ST. Stopy, naklejki są malone, nie przeszkadzają. Moim zdaniem są dobre. Widzimy miejsce do pilota. Widzimy wskaźniki, komputery. Jedną są AT-ST. Przejdźmy teraz do figurek. Kierowca AT-AT, standardowy hełm, ubiór, bogato ozdobione te, blaster, co ważniejsze, na dwie minki, wkurzoną oraz wesołą. U mnie dominuje minka wesoła. A co tam? Niech będzie. Tak, przy okazji wsadzę sobie strzał, żeby mi się nie zgubił od AT-ST. Bardzo długo chorowałem na ten zestaw, od bardzo dawna chciałem go mieć. To taki legenda Kwietnych Wojen, ja bardzo go chciałem mieć. I mam. Standardowy Rebeliant. Widzimy potężniejszą broń. Tym razem widzimy jedno. Ze mną bogate zdobienia, minifigurki. Tył też kamizelki. Podejrzewam, że to jest Rebellion z oddziału Sowa Gerrery, choć nie jestem pewien. No i na koniec Bas Malbus. Strażnik świątyni Strzeda. Proszę bardzo. Wkurzona twarzyczka jego
Go blaster ciężki, połączony z plecakiem, mniej więcej odzorowany, na standardowym bloczku. Fryzura, bogate zdobienia na figurce. I tak jak widzimy, Bas ma dwa oblicza. Zdziwione i wkurzone. A no, tak się prezentuje AT-ST. Walker, nie czuję się na jakiejś specjalnej analizy, po prostu chciałem zrobić recenzję, pogadankę na temat tego zestawu. Super zestaw, polecam wszystkim. Jeżeli macie możliwość, to kupujcie. Jeżeli macie chęć, zasubskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Wy lubicie ATST, czy nie przypadł wam do gustu? Jest to wielkie dzięki, postaram się, żeby filmy trafiały regularnie. Z tej strony Kraton. Siemaneczko.